Obce Męż. Półfinał w tym roku podobny jak w zeszłym sezonie. Anwil spotyka się z drużyną Hopu Pruszków. Pierwsza piłka dla Anwilu. Podam szybko składy zespołów. Z 15 w Hopie Alan Waldman, 14 to Mariusz Bacik, 6 Tomasz Suski, 8 Antoine Jobert i 11 Krzysztof Dryja. Anwil w składzie 10 Krstić, który teraz popisuje się indywidualną akcją i pierwsze punkty Krstica w dzisiejszym meczu. 7 Marcel Szczyn, Tomaszewski, 15 Butarzy, 13 Prawica, kapitan zespołu, kapitanem drużyny Hopu i Alan Waldman. Sędziowie dzisiejszego spotkania pan Marek Śmiechiewicz oraz Dariusz Wójtkowski. Zespół Hopu prowadzony przez Michaiła Kiritsisa oraz Jacka Gendala, a zespół Anwilu, tutaj nowina dla kibiców, prowadzony przez Stefana Tota, drugim trenerem jest pan Wojciech Kobielski. 2-0 dla Anwilu, myślę, że będziemy świadkami arcyciekawych pojedynków tutaj we Włocławku i także w Pruszkowie powinno być bardzo ciekawie, ponieważ te dwa zespoły zawsze toczyły ze sobą wyrównane pojedynki. 4-0 na razie na tablicy wyników i przewinienie Wladimira Krstica. Widzę sędzia Dariusz Wódkowski i piłka z boku dla drużyny Hopu. Przypomnijmy może, że Anwil i Hop w sezonie zasadniczym spotkali się, te drużyny spotkały się dwa razy. No i w sezonie zasadniczym dwa razy lepszy Anwil. Wyraźne zwycięstwo we Włocławku oraz zwycięstwo w Pruszkowie po dogrywce, gdzie na 0,2 sekundy przed końcem meczu decydujące punkty dla Anwilu zdobył Dawor Marcelicz. W zeszłym sezonie w półfinale włocławianie pokonali Hop Pruszków 3-1, z tym, że wtedy pierwsze mecze odbywały się w Pruszkowie ze względu na to, że drużyna pruszkowska zajęła drugie miejsce po sezonie zasadniczym, Anwil trzecie i tam włocławianie wygrali jeden mecz, później dwa u siebie i ta rywalizacja skończyła się 3-1. W tym sezonie odwrotnie, to Anwil zajął wyższą pozycję po sezonie zasadniczym, ponieważ był drugi, top, dopiero szósty po rundzie zasadniczej i dlatego te pierwsze mecze półfinałowe rozpoczynamy z Włocławka. Przypomnijmy może drogę obu drużyn do półfinału rundy play-off. Anwil toczył bardzo wyrównaną rywalizację z Mrokiem Czarnymi Słup. Włocławianie wygrali z Mrokiem 3-2, czyli rozegranych zostało aż 5 spotkań i dzięki temu awansowali do półfinału. A teraz Jobert za 3, uwolnił się łatwo i 3 punkty Antoana Joberta. 4-3, pierwsze punkty Hopu po niespełna 3 minutach gry w dzisiejszym spotkaniu. A drużyna Hopu natomiast, żeby awansować do półfinału, musiała wygrać z zespołem z Ostrowa Wielkopolskiego, ale teraz Marcelicz za 3, niecelnie zbiera Alan Waldman. I Hop wygrał, tak, Hop wygrał z Ostrowem 3-1. Tej rywalizacji. Mutawdzicz. 2 punkty zaliczone. Mutawdzicza jeszcze będzie rzut wolny, ponieważ faul Krzysztofa Dryi. 6-3 na tablicy wyników. A po 3 minutach i 10 sekundach rywalizacji w dzisiejszym spotkaniu. Nowinka we Włocławku, trener Stefan Tot objął zespół Anwilu od poniedziałku. A teraz Mutawdzicz zdobywa 3 punkt w linii rzutu wolnych. Zobaczymy, jak zespół Anwilu będzie sobie radził w rywalizacji z Hopem. Jak Stefan Tot stawi drużynę włocławską. Bo patrząc na mecze Anwilu z Mrokiem, trzeba zaznaczyć, że jednak Anwil słabo dawał sobie radę koszykarzami ze Słupka. Teraz kontrowersyjna decyzja sędziów. Piłka powinna być dla zespołu włocławskiego. Koszykarze Anwilu nie wybijali tej piłki, ale
Teraz Baczyk zdobywa pierwsze swoje punkty w dzisiejszym spotkaniu. 7-5 dla Anwilu. Potencjalnie w tej chwili najsilniejsze zestawienie zespołu wrocławskiego. Marcelisz Tomaszewski, Łukasz Krzyczyk, Prawica, faulowany właśnie Marcelisz przez Suskiego. Ważne na pewno w Anwilu w dzisiejszym spotkaniu będzie to, że nie wystąpi Paweł Szcześniak, który w ostatnim meczu z Brokiem nabawił się kontuzji po starciu z Andrzejem Plutą i dzisiaj nie jest wpisany do protokołu. A teraz niecelnie Krstić. Może to być decydujące, że Paweł Szcześniak nie będzie mógł wystąpić w dzisiejszym spotkaniu. Krstić będzie musiał bardzo uważać, żeby nie złapać pięciu przewinień, ponieważ jest tak naprawdę jedynym rozgrywającym, to znaczy jest w składzie Marcin Kierwiński, ale w tak ważnym meczu ma zbyt małe doświadczenie i umiejętności. Chyba jeszcze tego gracza na pewno na dobre nie wyszłyby zespołowi wrocławskiemu. Dosłona Mutasicza dla Krzysticza. Krzysztic szukał, świetnie znalazł pod koszem Dawora Marcelicza. Czwarty punkt Dawora. Ładnie po linii poszedł Dawor, a Krzysztic kozłem tempo dograł do niego piłkę. Wolfman. Przewinienie. Pał Krzysztica i właśnie ta sytuacja, o której mówiłem. Niespełna 5 minut gry za nami, a Krzysztic ma już drugie przewinienie w dzisiejszym spotkaniu. Dryja i Mutawczyk. Paul, teraz Krzysztofa Dryi. No Dryja to także zawodnik, który bardzo dużo i bardzo często fauluje. To była właściwie zawsze jego słabość, że Dryja nie potrafił wytrzymać na parkiecie całego meczu. Wszystko łapał przewinienia. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Marcelisz teraz za 3 punkty. 7 punkt Dawora. No na razie dobra skuteczność Chorwata i 12 punktów zespołu wrocławskiego. 7 jak na razie Dawora Marcelisza. Dobra teraz akcja Wolfmana i Dryi. Świetny pick and roll, a dobre dogranie do Dryi przez Alana Wolfmana. I ten zdobywa pierwsze swoje punkty w dzisiejszym spotkaniu. Pięciopunktowe prowadzenie Anwilu. Roman Prawica, trochę wolnego miejsca, rzut za 3, ale niecelny. Zbiera Mariusz Baci. I już wracają koszykarze Anwilu. Teraz za 3 punkty Waldman. No, pokazuje kapitan Kopu, że jest bardzo groźny. Rzeczywiście poprzednia akcja, dobre podanie do Dryi. Teraz zdecydował się szybko skończyć akcję rzutem za 3 punkty. I już tylko 2 punkty na korzyść Anwilu. Teraz jeszcze złe dogranie Marcelisza do Mutawczycza. Nieporozumienie. Wolfman znów w tej samej pozycji za 3. Teraz na szczęście dla Anwilu niecelnie. I rozpoczyna Krzysztic. Prawica. Krzysztic. Piłka na razie. Dobre dogranie teraz Krzysztica do Mutawczycza. Kolejna asysta Władimira Krzysztica. Świetnie. Ta penetracja podkoszowa dzisiaj Krzysztofowi wychodzi, tymi pivotami potrafi zmylić koszkarzy Kopu. Teraz dobra obrona na Żobercie, podwojony Żobert przez Mutawczycza i Prawicę. Bacik nie wiedział, co ma zrobić z piłką przez chwilę, oddał do Suskiego i teraz 5 sekund na skończenie tajakcji. Bacik i Tomaszewski. Indywidualna akcja Bacika, zablokowany Bacik przez Bartka Tomaszewskiego i piłka dla Anwilu. Wychodzą szybką kontrą koszykarze wrocławscy. Marcelisz w indywidualnej akcji nie trafił, faulowany Tomaszewski przez chyba przez Bacika albo przez Wolfmana, ale to za chwilę zobaczymy, kogo pokaże pan Łódkowski. Jednak Bacik, faul Bacika, to jest pierwsze przewinienie tego koszykarza, ale trzeci faul Kopu w tej kwarcie. 2 minuty 56 sekund do zakończenia pierwszej kwarty. 14-10 prowadzi Anwil. No na razie można powiedzieć, że wszystko układa się po myśli Stefana Dota i Wojciecha Kobielskiego. Wrocławianie prowadzą, można powiedzieć, w jakiś tam sposób kontrolują przebieg gry na parkiecie. Nie ma tych błędów, które można było zaobserwować w meczach z Brokiem, czyli bardzo dużo miejsca pozostawiano jego koszykarzom drużyny przeciwnej pod własną tablicą. Tutaj ciężko jest się przebić i Bacikowi,
Idry i Podkosz, właściwie Dryja dopiero 2 punkty, Bacik także, przed chwilą zablokowany Bacik przez Tomaszewskiego, a Dryja jak na razie nie może dostać zbyt wielu dobrych podań od Wolmena czy Suskiego. Dobrze zacieśniona ta strefa podkoszowa, no jedynym problemem mogą być rzuty za 3 punkty tutaj ze strony drużyny Kopu, bo Żobert to wiadomo przecież od kilku sezonów już, że to niesamowity snajper, a Waldman także pokazuje, że potrafi rzucić za 3 niespodziewanie. No, oprócz tego przecież jest jeszcze już Insuski czy Kalinowski albo Adrian Małecki, którzy także świetnie wykonują rzuty z dalni 6 metrów 25 centymetrów. Ale o podobnej sytuacji można powiedzieć także w Anwilu. Gospodarze także dysponują szeregiem koszykarzy, którzy świetnie potrafią wykonywać ten element gry. Na razie Bartek Tomaszewski rzuca wolne i tylko jeden celny, 1 punkt na koncie Bartka. Miejsce Bartka Tomaszewskiego teraz Tomek Jankowski. I akcja Hopu. Dober. Wolne. Bardzo ciasno. Oczywiście w tej strefie podkoszowej. A Kcic ma już 3 faul. No, sytuacja bardzo niewygodna dla Anwilu. 3 faul Kcicza. 3 odwiedzany przez sędziego Dariusza Wódkowskiego. Niedobrze, niedobrze, bo 2 minuty 40 sekund do zakończenia pierwszej kwarty, 3 faule Kisnicza i właściwie brak drugiego rozgrywającego w Anwilu. Teraz zdenerwowana publiczność Wrocławska, no bo rzeczywiście poza tym pierwszym faulem Kisnicza, tych 2 pozostałych ciężko było się dopatrzeć. No ale decyzje sędziowskie są nieodwołalne. Suski, Bacik wysoko na obwodzie, teraz pilnowany przez Jankesa i Dryja w pojedynku z Mutawdziczem. Paul Mutawdzicza, punkty zaliczone. Śmikiewicz, sędzia Marek Śmikiewicz pokazuje, że punkty zaliczone. Dryja 4 punkt, jeszcze będzie miał szansę na 3 punkt tej akcji, bo stoi już na linii rzutów wolnych. 15-12, niedobrze. Niedobrze przede wszystkim ze względu na pierwszy faul Kisnicza. No, teraz Dryja zdobywa swój 5 punkt w dzisiejszym spotkaniu. Garstka kibiców z Pruszkowa oklaskuje tutaj udaną akcję Krzysztofa Dryi, a w miejsce Krzysticza na parkiecie Edgar Sznepc. Bardzo wysoki skład Anwilu teraz, no ale to jest wymuszone właśnie tym, że nie ma tego drugiego rozgrywającego w zespole włocławskim. Sznepc ładnie zawiesił w powietrzu Tomasza Suskiego i pierwsze punkty Sznepca kilkadziesiąt sekund po pojawieniu się na parkiecie. Bardzo ładna akcja Edgarsa Sznepca. Miejmy nadzieję, że wyjdzie mecz temu zawodnikowi, bo chyba od niego może dzisiaj bardzo dużo zależeć. Dryja teraz nie trafia spod samego kosza, jednak trafi. 7 punkt. Powiedziałem, że Dryja wcześniej podczas przerwy, że nie może sobie znaleźć tych sytuacji podkoszowych, ale jednak ostatnio bardzo szybko 5 punktów zdobytych. I teraz Sznepc za 3 niecelnie, kto zbierze? Zbiera Bacik. Dobrze zastawiona tablica, własna tablica przez drużynę Hopu. No i akcja Pruszkowian. Waldman i Sznepc. No może spryt Sznepca tutaj się przyda przeciwko Alanowi Waldmanowi. Teraz pogubili się w obronie i Sznepc i Jankowski. Bacik sam wchodzi na kosz. Punkty Bacika. Remis po 17. 4 punkt Mariusza Bacika, a o czas szybko prosi trener Anwilu Stefan Todd. Cóż można tutaj zmienić w zespole, w grze zespołu Anwilu? Ja myślę, że jednak gdyby włocławianie próbowali wykorzystywać swoją przewagę pod koszem w tym meczu, to chyba to by był klucz do zwycięstwa. Gdyby tak popatrzeć na zespół Hopu, to tak naprawdę z tych zawodników klasowych, wysokich, podkoszowych jest tylko Krzysztof Dryja, klasyczny center. No i Bacik, który jest zawodnikiem wysokim, ale on raczej na pozycję środkowego się nie nadaje. A w Anwilu jest Mutawdzicz, Jankowski, Tomaszewski. Ta trójka zawodników
potencjalnych właściwie centrów i silnych skrzydłowych mogłaby zadecydować o wyniku tego meczu. Zobaczymy, jak będzie. Na razie Anvil bez zmian, Marcelicz, prawica, Szlef, Dawdzicz, Jankowski, Kop także bez zmian, Dryja, Pacik, Suski, Żobert, Waldman, Marcelicz teraz miał trochę wolnego miejsca, ale szybko doszedł do niego Antoine Żobert, Schneps, Schneps do prawicy, prawica, blokowany przez Dryję, to zbierze piłkę, Waldman oddaje do Dryi, chyba opuścił boisko Alan Waldman, ale sędziowie tego zauważyli. Schneps, świetnie, Schneps teraz ograł Waldmana i będą kolejne punkty Edgarsa Schnepsa. Nie ma punktów, jednak nie ma punktów. Chyba za szybko już zaliczyłem dwa punkty na korzyść Anvilu. Jak można nie wykorzystać sytuacji sam na sam z koszem? No można, widzą Państwo, że można. W nerwach, w ferworze walki można nie wykorzystać takiej sytuacji. Marcelicz, dobrze tam, szybko do niego zawsze dobiega Żobert. Jankes teraz za dwa punkty. Dwa punkty Jankesa. 19-17 i 10 sekund do końca pierwszej kwarty. 19-17 dla Anvilu oczywiście. I teraz niedokładne podanie do Suskiego. Błąd Waldmana i Suskiego. 3,7 sekundy do końca meczu. Prawica za 3. Nie ma. Nie doleciała ta piłka do kosza. Po pierwszych 10 minutach 19-17 prowadzi Anvil, a ja zapraszam na drugą kwartę tego ciekawego meczu. Zapraszam na drugą kwartę pierwszego meczu półfinałowego pomiędzy Anvilem a Hopem Pruszków. Po pierwszych 10 minutach Anvil prowadzi 19-17 na parkiecie w zespole Hopu. Dryja, Żobert, Pacik, Suski, Waldman, czyli bez zmian całą pierwszą kwartę grali ci zawodnicy, a teraz faulowany Jankowski przez Dryję. Świetna akcja, bardzo dobra akcja na Tomka Jankowskiego. Dryja, drugi faul. Jeżeli wykorzystają wysocy gracze Anvilu to, że Dryja będzie musiał ich czasami faulować pod koszem, to może być duże osłabienie jednak dla zespołu Hopu, gdy Dryja spadł za 5 przednień, bo w pierwszej kwarcie zdobył on aż 7 punktów dla swojego zespołu. Anvil w zestawieniu Marcelicz, Schneps, Jankowski, prawica i Mutawczy, czyli też bez zmian w porównaniu z ostatnimi minutami pierwszej kwarty. Dwa pewne punkty Jankesa z wolnych i 4-punktowe prowadzenie Anvilu. Suski, czyli Marcelicz. Przewaga wzrostu Marcelicza na pewno utrudni Suskiemu wykonywanie rzutów za 3 punkty, chociaż z drugiej strony może ułatwić sprawę przy rozgrywaniu. Teraz dobra obrona Mutawczycza, Dryja wypchnięty z tego pola 3 sekund. No i trudna sytuacja do zdobycia punktów. Mutawczycz. No, obwód do Schnepsa, prawica, trochę wolnego miejsca, zdecydował się na wejście pod kosz, jednak niedokładne odegranie do Marcelicza i strata punktu. Żober, dobrze, że włosławianie szybko wracają do obrony, przynajmniej nie uniemożliwiają w ten sposób na szybkie kontrataki zespołowi Hopu. Bacik zgubił piłkę przed chwilą, a teraz za 3 rzuca Waldman, nie trafił. I Schneps wyprowadza atak Anvilu. Prawica, trochę wolnego miejsca, oddaje do Schnepsa. Schneps teraz jako rozgrywający. Przypomnijmy, Krzysztof ma już 3 faule na swoim koncie, a Szcześniak kontuzję za 3. Marcelicz niecelnie. Trochę chaosu wdarło się teraz na boisko. Poczynania obu zespołów. Żobert za 2. Także niecelnie zbiera Janko. Dobra zbiórka Jankesa. Tam faulowany jeszcze był Marcelicz tej akcji. Teraz on ma właśnie piłkę. Świetnie odegrał do Mutawczycza. Mutawczycz niestety nie zorientował się. Waldman wyprowadza kontrę zespołu Hopu. Blok prawicy, ale piłka jednak wpada do kosza. Piąty punkt Alana Waldmana. I 21-19 dla Anvilu. Jankes, Schnepp. Prawica, piłka krąży po obwodzie, ale chyba trochę za wolno ta piłka krąży po obwodzie, bo koszykarze Hopu zdążą bronić. A teraz
2 punkty Edgarsa Schnepca. 4 punkt Schnepca w dzisiejszym spotkaniu. Walkman ma problemy przy Schnepcie. Teraz rzut za 3 Walkmana celny. 8 punkt. Walkman ma problemy z wyprowadzeniem piłki przy Schnepcie. Przypomnijmy może ten ładny przechwyt Edgarsa Schnepca w pierwszej kwarcie. No ale niewykorzystana sytuacja. A teraz świetne dogranie Tomka Jankowskiego do Miladina Mutawdzicza. Mutawdzicz ma już na swoim koncie 7 punktów. Zmiany w obu zespołach. Opuszcza boisko Żoberti Dryja. W ich miejsce Małecki z numerem 12 oraz Juszki z numerem 4. Z zespołu Anwilu wszedł z boiska Romek Prawica. Romek Prawica w jego miejsce Igor Ryszyk. Jednak Żober został na boisku, a wszedł Waldman w jego miejsce Juszki. Teraz nie można zostawiać tyle miejsca Żobertowi. To jego druga trójka w dzisiejszym meczu. 6 punktów na koncie. Wiedzą wszyscy doskonale, że Żobert przecież trafia automatycznie. On może kosza nie widzieć, a trafia. Teraz Igor walczy o piłkę. Sędziowie pokazują, że piłka dla Hopu. Ale tyle miejsca Żobertowi zostawić, to po prostu jest strata punktu. Na bacika dla Suskiego. Suski sam wchodzi na kosz niecelnie z biurka Jankesa. Dobrze Jankowski zbiera dzisiaj na własnej tablicy. Świetnie teraz do Marcelcza dograł Schnepca, ale Marcelcz nie wykorzystuje dogodnej sytuacji. Małecki, on będzie sam kończył. Krok, błąd kroków Małeckiego, jednak podwójnego kozłowania i w efekcie strata Hopu. Oczywiście przy Małeckim. Warto atakować Małeckiego, kiedy ma piłkę, ponieważ on bardzo lubi grać indywidualnie, lubi grać sam. Niezbyt chętnie oddaje piłki kolegom z zespołu i wtedy można odzyskać od niego piłkę. Faulowany Jankowski przez Olega Juszkina. 2 rzuty wolne. W wykonaniu teraz Tomasza Jankowskiego, jeszcze protesty Juszkina, Żoberta, Bacika. I punkty Tomka, 5 punkt. No dzisiaj każdy rzut wolny może być także bardzo ważny. 6 punkt Tomka Jankowskiego, 27-25 dla Anwilu. Juszkin i Griszczyk. Juszkin to także zawodnik pochodzący z Białorusi, tak jak i Igor Griszczyk. Żobert i Schnepca. Nieporozumienie Żoberta i Schnepca. Żoberta i Pasika. Ale teraz świetnie odegrał jednak do Bacika, Juan Żobert faulowany, jednak Bacik punkty nie są zaliczone. I faul Bartka Tomaszewskiego. Rozpoczynają goście, Żobert. Żoberta przy nim jak cień Schnep. No, być może Schnep sublimuje na tyle Żoberta, żeby on nie oddawał tych rzutów za 3 punkty, które są bardzo groźne dla zespołu włoskiego. Bacik teraz niecelnie zbiera Jankes. Kolejna zbiórka Jankesa. Warto zaznaczyć, Tomek świetnie dzisiaj zbiera. Griszczuk. Konstruują teraz atak pozycyjny włosławianie. Marcelic za 3. Faulowany przez Żoberta Bartek Tomaszewski. I to jest pierwszy faul dopiero Żoberta, 3 Hopu w tej kwarcie. Piłka z dalni końcowej, w związku z tym dla Anwilu. Rozpoczynają gospodarze. 27-25 prowadzi Anwil. Cały czas wyrównane widowisko, cały czas tylko 2 punkty przewagi Anwilu. Teraz Jankes do Tomaszewskiego, Tomaszewski za 2. Niecelnie zbiera Prawica, chyba faulowany tam był przy tej akcji przez Żoberta. Jednak akcja Hopu, Bacik na obwód do Suskiego. Suski dobrze pilnowany przez Prawicę.
punkty Suskiego i jeszcze fał właśnie Romana Prawicy. Roman Prawica, pierwsze przewinienie, Suski za chwilę stanie na linii rzutów wolnych, będzie miał szansę na akcję trzypunktową. 27 do 27 i Suski przed szansą wyprowadzenia drużyny Hopów na jednopunktowe prowadzenie. Suski celnie, trzeci punkt na jego koncie. 28 do 27 za Hop Gryszczuk. Jankowski, Schneps, Prawica, trochę wolnego miejsca, znów za trzy, celnie! No, oby się rozstrzelał Roman Prawica w dzisiejszym spotkaniu. To jego pierwsze punkty. No, miejmy nadzieję, że nie ostatnie. Teraz błąd Małeckiego, przechwyt Babka Tomaszewskiego. Schneps, Schneps świetnie znalazł Jankesa, Jankes do Tomaszewskiego. Tomaszewski spychany tam przez koszykarzy Topu. Ale piłka dla Pruszkowia. Dobra zasłona Bakita dla Suskiego. Suski rzuca zadbanie celnie. Zbiera Jankowski. Kolejna zbiórka Jankowskiego. Schneps, Gryszczuk. Trochę wolnego miejsca dla Tomaszewskiego. Schneps do Prawicy. Prawica do Gryszczuka. Gryszczuk do Prawicy. Piłka krąży po obwodzie. 7 sekund do końca akcji. Prawica rzuca niecelnie. Zbiórka Olega Juszpina. Tempo do Małeckiego. Małecki pogubił się w tej akcji po raz kolejny. Baczyk jednak zachowuje się na trzeźwie z drużyny Hopów i odzyskuje piłkę. Suski. Suski znów tam na kosz. Faulowany po raz kolejny. Dwa punkty zaliczone Suskiego. A faulował znów Romana Prawicy na Tomaszu Suskim. Piąty punkt Suskiego. Trzy szansa teraz na szósty z dwóch rzutów wolnych. Remis po 30 na 3 minuty 56 sekund przed końcem drugiej kwarty. Suski zdobywa szósty punkt. 31 do 30 dla Hopu. Czy Prawica znów zdecyduje się może narzucać trzy punkty, żeby odrobić te straty? Gryszczuk. Juszkin zaraz przy nim. Gryszczuk, indywidualna akcja, nie trafia, zbiera Małecki i on będzie pewnie wyprowadzał akcję zespołu. Juszkin, Żobert do Suskiego. Suski musiał wycofać piłkę. Teraz Małecki za trzy, niecelnie zbiera Schneps. Prawica do Tomaszewskiego. Tomaszewski do Schnepsa. Krąży piłka po obwodzie, ale jak na razie nic z tego nie wychodzi. Jankowski teraz za dwa. Nie trafił, nie zebrał piłki Tomaszewski i uratował ją, ale dla drużyny Hop. Robert do Małeckiego. Małecki nie trafia po raz kolejny i świetna piąta, szósta zbiórka już Tomasza Jankowskiego. Gryszczuk do Schnepsa. Prawica. Trochę miejsca ma Tomek Jankowski, jednak nie zdecydował się na rzut. Gryszczuk za trzy, celnie! Dobrze rozbijana ta obrona Hopu tymi długimi akcjami, dużą ilością podań. No i kończone akcje Andrzeju rzutami z dystansu. Maciej ładnie tempo, faul Tomaszewskiego. Drugie przewinienie Bartka Tomaszewskiego. Suski będzie wykonywał kolejne rzuty wolne. No, znając jego skuteczność, pewnie trafi oba. A zmiana w Anwilu za Jankowskiego. Davor Marcelicz w drużynie gospodarzy przygotowany także do zmiany w Kopie. Alan Wolfman. A pierwszego rzutu wolnego Suski nie trafia. No zobaczymy, może drugiego też nie trafi. Podpaliłem go rzutami wolnymi, jednak drugi cel. Siódmy punkt. Właśnie Wolfman za Tomasza Suskiego. Dobra kwarta Suskiego, 7 punktów przez te kilka ostatnich minut. 33 do 32
dla Anwilu. Świetnie Bartek Tomaszewski znalazł się pod koszem. Asysta Romana Prawicy. No a tam Tomaszewski po kilku zasłonach wyszedł na tą pozycję. Bacik faulowany przez Tomaszewskiego. Trzeci faul Bartka Tomaszewskiego. Trzy faule w Anwilu ma zarówno Tomaszewski i Sticz. Dwa faule Prawicy, jeden Mutawdzicza. Natomiast najbardziej zagrożony w zespole KOP-u Krzysztof Dryja, także z trzema faulami. No ale on w tej chwili nie przebywa na parkiecie. 35 do 35 po tej trzypunktowej akcji Bacika. Faulowany przez teraz Bacika Tomaszewski. Odwrotna sytuacja. W obronie faulował Mariusz Bacik. To jest jego drugi faul. Piłka jednak z boku. I Marcelicz z 7 metra za 3. Niecelnie jednak. I nieporozumienie także Małeckiego. Już finał. I o czas poprosił teraz Stefan Top. 35 do 35 na minutę 40 sekund przed końcem drugiej kwarty. Bardzo wyrównane widowisko we Włocławku. Na razie najskuteczniejsi koszykarze w KOP-ie to Waldman, 8 punktów, 2 razy za 3. Po 7 mają Bacik, Dryja i Suski. I 6 punktów Żoberta, 2 celne rzuty za 3 punkty. W Anwilu te zdobycze punktowe rozkładają się na większą ilość graczy. To może świadczyć właśnie o tym, że tutaj szerszym składem Anwil może przychylić szale zwycięstwa w tym półfinale na swoją korzyść. Najwięcej punktów Mutawdzicza, bo 7, 6 i także 7 Marcelicza, raz trafił za 3 Dawor. 6 punktów Jankesa, 3 Tomaszewskiego, 4 Sznepca, 3 Griszczuka i Pratycy po jednym celnym rzucie za 3 punkty, ci koszykarze, 2 punkty Griszczuka. Wracamy na parkiet, rozpocznie Anwil po stracie KOP-u. Nie widzę na razie żadnych zmian w obu drużynach. I Włocławianie, Griszczuk trochę wolnego miejsca, zwód. Na Jusztynie teraz Marcelicz. Marcelicz do linii, ale wycofa piłkę do Prawicy. Prawica, jednak niedokładne oddanie do Bacika. Dobrze wrócili do obrony Sznec. Świetny powrót Sznecca do obrony, który zatrzymał kontratak zespołu KOP-u. Mariusza Bacika i Waldman. Waldman teraz dobrze znalazł jednak pod koszem Małeckiego. No i nic nie pozostało Bartkowi Tomaszewskiemu, jak Adriana Małeckiego faulować. Czwarty faul Bartka i już w jego miejsce Tomasz Jankowski. Małecki na linii rzutów wolnych. Przypomnijmy, remis 35 do 35. I pierwszy rzut Małeckiego niecelny. Drugi także, zbiera Jankes. No nie wiem, która to zbiórka Tomka. Może nawet już siódma zbiórka. Teraz za trzy Roman Prawica. Nie ma jednak. Zbiera Waldman. 55 sekund do końca drugiej kwarty. Remis. 35 do 35. Robert, dobry pick and roll z Bacikiem. Bacik jednak na obu do Waldmana, ale nieważne, że odegrał dobrze do Waldmana, skoro faulował w ataku. I to jest trzeci faul Bacika w dzisiejszym spotkaniu. 45 sekund do zakończenia drugiej kwarty. 35 do 35. No zobaczymy, być może Anwil zejdzie jednak po 20 minutach do szatni jako ta drużyna zwycięska, przynajmniej jak na razie. Waldman
niecelnie zbiera znów Jankowski. Znów zbiórka Jankesa, świetnie zbiera Tomasz Jankowski. Prawica, prawica, znów niecelne odegranie. Słabsza trochę postawa Romana Prawicy, więcej strat niż zwykle. 10 sekund do końca drugiej kwarty. Do końca mogą grać koszykarze KOP-u. Żobert będzie pewnie chciał kończyć sam akcję. Tak jest, niecelnie Jankowski przez całe boisko jeszcze, ale także nie trafia. 35 do 35 po 20 minutach pierwszego półfinałowego meczu pomiędzy Anwilem Włocławek a Hopem Blachy Pruszyński Pruszków. Zapraszam. Anwilem Włocławek a Hopem Blachy Pruszyński Pruszków. Przypomnijmy pierwszy mecz półfinału rozgrywek tutaj o polskiej ligi. Pierwsza piłka dla Anwilu. Anwil rozpoczyna trzecią kwartę w składzie Krzysztof Marcelicz, Jankowski, Mutawdzicz, Kliszczuk. Hop w składzie Walkman, Suski, Bacik, Żobert i Małecki. 35 do 35 po 20 minutach gry. Teraz Krzysztof za dwa punkty. Czwarty punkt Krzysztofa. Przez Kliszczuka. Waldman i rozpoczyna Andrzej. Maci na trzecim Mutawdzicza. Marcelicz do Krzysztofa. Krzysztof znów za dwa, ale teraz niecelnie zbiera Waldman. Wyprowadza akcję po pół do Berk. Teraz wszyscy za dwa punkty i celnie. Dziewiąty punkt Tomasza Suskiego. Rozpoczyna znów Władimir Krzysztof do Mutawdzicza. Teraz atak pozycyjny Anwilu naprzeciw Mutawdzicza. Bacik i faulowany teraz przez Żoberta Dawor Marcelicz. Antoine Żobert dopiero drugie przewinienie w dzisiejszym meczu. A pierwszy faul Hopu w trzeciej kwarcie. Kolejne przewinienie Hopu w tej kwarcie. Suski fauluje Dawora Marcelicza. Suski także dopiero drugi faul w dzisiejszym meczu. Marcelicz po zasłonie Mutawdzicza i Jankowskiego. Teraz do Kliszczuka. Kliszczuk trochę wolnego miejsca za trzy punkty celnie. Szósty punkt Igora. Drugi celny rzut za trzy punkty w dzisiejszym spotkaniu. Stuprocentowa skuteczność jak na razie Kliszczuka. Dwa celne na dwa oddane. Waldman, świetna akcja do Małeckiego. Małecki po raz kolejny nie trafia spod samego kosza. Krzysztof za trzy celnie. Siódmy punkt Krzysztofa. Takie akcje właśnie podobają się zespołowi kibicom. Momentalnie gospodarze odskoczyli 42 do 37, jednak za dwa punkty. Teraz Żobert. Żobert, ósmy punkt. 42-39. Zmaga się do tej kosmatkiej publiczności. Przecież bardzo ważny jest ten pierwszy mecz rozgrywany u siebie. Krzysztof. Trochę wolnego miejsca pod koszem, faulowany chyba Krzysztof, zbiera jednak Marcelicz w ataku. Jeszcze raz do Krzysztofa, Krzysztof czy Waldman. Sekunda ostatnia, błąd 24 sekund. Piłka dla Hopu. Pokazywał Władimir Krzysztof sędziemu Markowicz Minkiewiczowi, że został zadrapany przy którejś akcji przez któregoś z koszykarzy Hopu. Jednak się pozwalają na dalszą grę. Robert. Robert za trzy przez ręce Marcelicza. Niecelnie zbiera Tomasz Jankowski. Jankes. To już chyba dziesiąta zbiórka Tomasza Jankowskiego w dzisiejszym meczu. 8 miał w pierwszej połowie. Teraz już w tej kwarcie 2. Jankowski za 2. Niecelnie. 1. Trochę słabiej dzisiaj
Tomek rzuca z pół dystansu, ale za to świetnie spisuje się pod własną tablicą. 42 do 39 rozpoczyna hop Lasy Kruszyński w Krzyżku. 6 minut 35 sekund do zakończenia trzeciej czwarty i coraz głośniejszy wystąpił w ostatniej publiczności Robert i Marcelis. Dobrze zatrzymywany Robert, teraz też dobrze mu odegrał bacik do Małeckiego i faul Griszczuka. Pierwszy faul. Pierwszy faul Igora Griszczuka. Małecki na linii rzutów wolnych. Do tej pory Adrian Małecki nie zdobył żadnego punktu. Wykonywał już dwa rzuty wolne w pierwszej połowie i żadnego nie trafił. Teraz pierwszy punkt Adriana Małeckiego w dzisiejszym spotkaniu. I drugi. 42 do 41 prowadzi Anvil. Tylko punkt przewagi gospodarzy i ważne, żeby teraz skończyć akcję dwoma bądź trzema punktami. Blisko przechwytu Żobert, teraz Marcelisz do Krsticza. Mutawdzicz i baczy. Krstic za trzy punkty. Celnie! Krzysztofa, dziewiąty punkt na jego koncie. 45-41. Jana. Teraz nowe 24 sekundy dla hopu. Sędzia Marek Ćmikiewicz przerwał akcję, ponieważ krew na ramieniu Władimira Krzysztofa po tym zadrapaniu, które wcześniej sygnalizował właśnie Krzysztof z jego miejsca. Wolfman za słona bacika dla Wolfmana. Wolfman za trzy niecelnie. Czy uratuje piłkę Żobert? Nie uratował. Wypadł z piłką poza linię boczną. Rozpoczyna Andy. 4 punkty przewagi. 45-41. 5 minut 40 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. 4-punktowe prowadzenie zespołu Mocławskiego. Mutawdzic z Marceliczem, Suski naprzeciw Marcelicza. Griszczuk teraz świetnie do Jankowskiego, ale ten zatrzymany skutecznie przez Żoberta i Suski kończy indywidualnie akcję. 11 punkt Tomasza Suskiego po szybkim kontrataku. To trwa pierwszy szybki kontratak zespołu hopu skutecznie zakończony. Do tej pory gospodarze umiejętnie powstrzymywali te szybkie kontry hopu. Teraz świetnie zagrał do Mutawdzicza Edgar Schnetz. Mutawdzicz zdobywa swój 9 punkt. Tam sygnalizowali błąd kroków koszykarze hopu, ale tego błędu nie było. Pokazywał sędzia Marek Ćmikiewicz. Małecki w pojedynku indywidualnym z Jankowskim. Faulowany Małecki przez Jankowskiego. Ale to jest dopiero pierwszy faul Tomka w dzisiejszym meczu i mógł sobie na to przewinienie pozwolić. Wrócił na boisko Władimir Krstić za Edgarsa Sznepca. Adrian Małecki na linii rzutów wolnych. Niecelnie. Teraz skutecznie trzeci punkt Adriana Małeckiego, 50% skuteczność z linii rzutu wolnych. Trzy celne rzuty na 6 oddanych. Griszczuk do Jankowskiego. Jankowski ładnie uwolnił się spod opieki Suskiego. 2 punkty Jankesa i 8 już na jego koncie w dzisiejszym spotkaniu. 49 do 44 prowadzi zespół Azilu, a na boisko wraca Krzysztof Dryjak, który zmienia Mariusza Pacika, który troszeczkę w ostatnich minutach mniej widoczny. Pacik 7 punktów w dzisiejszym spotkaniu, ale on ma bardzo ważną taką rolę jako kapitan zespołu, aby mobilizować kolegów na parkiecie. Często pokazuje, żeby właśnie więcej energii składali w walkę. Suski za 2 celnie. O, świetnie ułożoną rękę ma Tomasz Suski.
przedobry mecz Suskiego, rozstrzelał się dopiero w drugiej kwarcie, ale jak zaczął zdobywać punkty, to już w tej chwili ma ich 13 na swoim koncie. Marcelicz teraz za 3 punkty niecelnie zbiera Jankowski, ale sędziowie orzekają faul w ataku Tomka. Faul w ataku Tomka. Tomek opuszcza teraz boisko, w jego miejsce Roman Prawica. No być może to dobre posunięcie Stefana Tota, troszeczkę obniżyć skład, ale tym samym zwiększyć tą siłę rażenia z pół dystansu, z dystansu, a zarazem szybciej rozgrywać piłkę w ataku. Teraz gra tylko jednym wysokim Miladinem Mutawiczem. Taką grę preferował właśnie Andil, podczas gdy trenerem tego zespołu był Daniel Jusuf, a teraz z wielkim poświęceniem Wladimir Kisić nie zdołał uratować tej piłki, ale już tylko 7 sekund zostało koszykarzom na skończenie rozpoczętej przez siebie akcji. 49-46 prowadzi Andil. 3 minuty 50 sekund do końca trzeciej kwarty. Po raz kolejny wybija piłkę Mutawdzic, teraz Dryi i 6 sekund, 5 na skończenie akcji. Dryja niecelnie zbiera, jednak Małecki po niecelnym rzucie nie trafia. Mutawdzic, kolejna zbiórka, świetnie teraz Krzysztof wypatrzył prawicę, ten odbija jeszcze piłkę do Griszczuka. 3,5 minuty do zakończenia trzeciej kwarty. Griszczuk za 3 celnie! 9 punkt Igora Griszczuka, 3 celne rzuty na 3 oddane za linii 6 metrów, 25 centymetrów, 52 do 46 prowadzi Andil. I za chwilę wróci na boisko Bacik. Coraz większy doping sali włosławskiej. Małecki teraz, indywidualna akcja, coraz kolejny nieskutecznie. Krzysztof wyprowadza akcję włosławskiego Andil i uspokoił sytuację na parkiecie Wladimir Krzysztof. Ładny zwód Krzysztofa. Nie ma punktów, zbiera piłkę, jednak jeszcze w ataku zbijał wcześniej Mutawdzic z Marceliczem piłkę. No rozumieją się Marcelicz z Krzysztofem. Dobrze się uzupełniają. Teraz Griszczuk po raz kolejny, podwajany już przez Małeckiego i Suskiego. Marcelicz oddaje piłkę do Griszczuka, ale sędzia Marek Śmikiewicz pokazuje, że Marcelicz przekroczył linię końcową boiska. O czas poprosił szybko trener Kopu Michaju Piricis. No troszeczkę Andil opanował nerwy w tej trzeciej kwarcie i zaczął grać skutecznie. Dwa celne rzuty za 3 punkty Griszczuka. Oprócz tego celny rzut Krzysztofa za 3 punkty. I w efekcie 6-punktowe prowadzenie zespołu włosławskiego. Przyjrzyjmy się może sytuacji, jaka panuje na tablicy odnośnie fauli. 4 przewinienia Tomaszewskiego, 3 faule Krzysztofa, po 2 Jankowski Prawica, po jednym przewinieniu Griszczuk z Mutawdziczem. W drużynie Hopu po 3 faule ma Bacik Dryja, po 2 przewinienia Żoberta i Suskiego oraz 1 faul Olega Juszkina. W tej kwarcie 3 przewinienia Andilu, 2 przewinienia Hopu. Rozpoczną teraz goście tego meczu. Rozpoczną goście tego meczu. 2 minuty 36 sekund do zakończenia trzeciej kwarty, 52-46. Prowadzi zespół Andilu. Waldman. Ale dobrze pilnowany się w trakcie, teraz dopiero wyszedł piłkę, ale Dryja teraz w pojedynku z Mutawdziczem i wysoko skacze Roman Prawica, zbiera piłkę na własnej tablicy. Krzysztof już spokojnie zaczyna kontrować akcję zespołu włosławskiego. Krzysztof z Griszczukiem, Marceliszem, ta piłka krąży teraz po wodzie po raz kolejny. Teraz Griszczuk przy piłce za 3, niecelnie, kto zbierze, zbierał Marcelicz i wybijał mu piłkę Baciuk. Nowe 24 sekundy dla Andilu i spokojnie Krzysztof do Krzysztofa. Mutawdzic świetnie, niecelnie jednak, dobrze bronił teraz Baciuk. No, dość skutecznie gra Baciuk przeciwko Mutawdziczowi. Mutawdzic tych akcji w ataku nie ma zbyt wielu udanych, tylko 2 punkty w tej kwarcie Mutawdzica.
ale i tak dobrze zaczytuje się bawić w obronie teraz. Przeszkadza Bryj. Dobry pick and roll Roberta z Bryją. Bryja nie trafia, zbiera piłkę w ataku Baci. Minuta 25 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. No i znów konstruują atak dość wysoko. Marcelici mu zdarzy przy Żobercie, bo te jego trójki są znane. Żobert po raz kolejny za trzy niecelnie zbiera Griszy. Próbują rzutami za trzy punkty przesądzić o losach tego meczu po szykarze Kopu. No szczególnie Żobert. A teraz Marcelicz. Marcelicz, Bacik z Dryją. Doszli do Marcelicza. Prawica ma dużo wolnego miejsca. Za trzy celnie. Szósty punkt Romka. Dwa celne rzuty za trzy punkty w dzisiejszym spotkaniu. 48 sekund do końca trzeciej kwarty. Najwyższe prowadzenie w tym meczu. Andrzej 55 do 46. A 9 punktów. Świetny przechwyt Kryszczuka i faul Suskiego. To jest trzeci faul Tomasza Suskiego. Nie będzie rzutów wolnych, ponieważ to dopiero także trzeci faul Kopu w tej kwarcie. O przerwę poprosił trener Andilu Stefan Todt. Dziewięciopunktowe prowadzenie Anwilu, szansa jeszcze na zwiększenie tej przewagi. No gdyby teraz Anwil grał długą akcję 20-sekundową, nawet 24-sekundową, zdobył jakieś punkty, obronił te kilka ostatnich sekund przed zdobyciem punktów przez drużynę Kryszkowa. Myślę, że to by była całkiem dobra sytuacja wyjściowa na ostatnią kwartę tego meczu. Prowadzenie 11, może 12-punktowe, to by była bardzo korzystna sytuacja dla zespołu włocławskiego. Zobaczymy, jak będą wyglądały te ostatnie sekundy tej trzeciej kwarty. Za chwilę wracają na boisko obie drużyny. Sędzia Marek Szmikiewicz pokazuje, aby koszykarze już wchodzili na parkiet. Widzę, jak też się dzieje. Zespół Kopu już prawie w komplecie na boisku. Brakuje jeszcze tylko Suskiego. Koszykarze Anwilu jeszcze się naradzają i teraz dopiero wchodzą na boisko. Rozpoczynał będzie Marcelicz z Kliczem. Dobrych kilka akcji w obronie, między innymi Griszczuka przed przerwą. Marcelicz i Dryja. Marcelicz ma obwód do Griszczuka, Griszczuk zawiesza w powietrzu ładnie Waldmana. Griszczuk za dwa niecelnie, no szkoda tej akcji. Szkoda, mogli jeszcze grać dłużej koszykarze Anwilu, a tak to właściwie teraz do końca może grać o 17 sekund na skończenie tej akcji. Szeroko rozstawiona, rozstawieni koszykarze Kopu w ataku, tym samym zostawiają trochę miejsca w środku, ale mu Dawidz nie daje się na to nabrać i właściwie był daleko od Dryi. Daleko od Dryi stanął w polu 3 sekund, faulował przez biurkę Olek Juszkin. Sekunda do końca trzeciej kwarty, równiuteńka sekunda. Zaczynał będzie Dawor Marcelicz przez całe boisko do Dryi. Dryja już nie zdążył skończyć te akcje. 55 do 46 prowadzi Anwil po 30 minutach z Kopem Blachy Pruszyński Pruszków. Zapraszam Państwa na czwartą, ostatnią kwartę tego meczu. Zaczynamy ostatnie 10 minut meczu pomiędzy Anwilem a Kopem Blachy Pruszyński Pruszków. Przypomnijmy, 55 do 46 prowadzi zespół włocławski w pierwszym półfinałowym meczu tegorocznych rozgrywek o mistrzostwo polskich koszykarzy mężczyzn. 9 punktami aż wygrana ta trzecia kwarta przez zespół Anwilu, a teraz już na początku faul Igora Griszczuka. To drugi faul Igora w tym meczu. Będzie piłka z zależnej końcowej dla Kopu. Waldman do wszystkiego Suski, do Juszkina. Juszkin za dwa, niecelnie, kto zbierze. Zebrał Juszkin, Suski, ale kopnięty przez Juszkina. Igor Griszczuk zbija się z bólu. Igor Griszczuk proszą lekarza. Podnosi teraz Juszkin z Lubawczyczem
Igora Gryszczuka. No to w ferworze walki zahaczony Igor Gryszczuk przez Juszkina. A rozpoczną szykarze kopu. Wolfman. Ale Bacik ładnym tu hakiem, który markował pójście do linii, jednak wszedł do środka i dziewiąty punkt Mariusza Bacika. Marcelicz, Krzysztof Gryszczuk, piłka krąży po obwodzie, Krzysztof za trzy punkty i celnie. 12 punkt Krzysztofa w dzisiejszym spotkaniu. Trzeciej i teraz na początku czwartej czwarty przypomnijmy trzy faule szybko zawane w pierwszej czwarcie. Teraz za trzy punkty Wolfman. 11 punkt Wolfmana. Szybko złapane faule przez Krzysztofa i ani jeden faul w trzeciej kwarcie. A jak na razie w tej czwartej kwarcie też jeszcze Krzysztof nie faulował, a on jest faulowany przez Wolfmana. Tak, przez Wolfmana. To jest pierwszy faul dopiero Alana Wolfmana, a zmiana w kopie. Suski schodzi z boiska, w jego miejsce Antoine Jobert, który tutaj na pewno będzie próbował swoich rzutów za trzy punkty. Na razie prawica za trzy, wycelnie zbija jednak piłkę, skutecznie mu tamdzić i znów Antwin może konstruować nową akcję. Z Gryszczukiem. Gryszczuk teraz za trzy punkty. Niecelnie, kto zbierze, zebrał dryja. 58-51. Troszeczkę zmniejszona ta przewaga. A z 9 do 7 punktów i teraz piłka w rękach kopu. Kontrola Marcin Koszykarze, kopu do słona Bacika, Wolfman do dryi. Dryja decyduje się na rzut dalekiego pół dystansu. Niecelnie, kto zbierze, zebrał Krzysztof. I jeszcze próbował przeszkadzać mu Antoine Jobert. Marcelicz, Krzysztof z 7 metra za 3 punkty. Niecelnie, kto zbierze. Zbijał piłkę Mutawczyk, ale sędziowie odwizali fał środkowemu Anwilu. Drugie przewinienie Mutawczyka w dzisiejszym spotkaniu. Schodzi z boiska Gryszczuk, a w jego miejsce Edgar Schnetz. Gryszczuk 9 punktów, 3 celne rzuty za 3 punkty. Ważne przechwyty, dobra gra w obronie Igora. Tutaj bardzo dobra postawa koszykarza Anwil. Wolfman i Krzysztof. Wolfman wyższy od Krzysztofa, dlatego łatwiej mu chyba trochę znaleźć jakąś dogodną pozycję do rzutu za 3 punkty, ale teraz nieporozumienie. Cóż z tego, że wyższy, skoro jak na razie gorzej podaje w tym meczu niż Władimir Krzysztof. Krzysztof teraz do Schnepsa. Schnepsa szkoda, że nie zdecydował się na rzut za 3 punkty i teraz Marcelicz za 3 punkty. Niecelnie, kto zebrał? Zebrał Mutawczyk, a jeszcze faulowany przez Mariusza Bacika. Mariusz Bacik ma już 4 faule w dzisiejszym spotkaniu. Pokazuje Mariusz Bacik do Michaiła Grisisa, że spokojnie on wytrzyma z tymi 4 faulami do końca meczu, żeby go jeszcze nie zdejmował trener Kopu. Po raz kolejny faulowany teraz Mutawczyk, tym razem przy próbie zbiórki w ataku przez Antoine'a Joberta. Jobert, trzecie przewinienie w dzisiejszym meczu. Po 2 faule w tej kwarcie mają obie drużyny. Rozpoczyna Krzysztof do Schnepsa. Schneps do Mutawczyka. Mutawczyk w pojedynku z Bacikiem. Prawica do Marcelicza. Marcelicz do Schnepsa. Schneps trochę wolnego miejsca za 3 punkty. Nie trafia. Zbiera Wolfman. 58-51. Utrzymuje się ta 7-punktowa przewaga Anwilu. 6 minut 46 sekund do zakończenia dzisiejszego spotkania. Bacik w pojedynku z prawicą potrojony tam przez Mutawczyka, Marcelicza i Krzysztofa. Teraz nie ma punktów. Paul Marcelicza na Żobercie.
Marcelisz może sobie pozwolić na przewinienia, ponieważ to dopiero pierwszy faul koszykarza Anvilu w dzisiejszym meczu. Po trzy przewinienia tej wsparcie mają oba zespoły. Wraca na boisko Griszczu, właśnie za Martynczak, który przed chwilą faulował. 58-51, Żobert zasłona Bacika, dobry pick and roll Żoberta z Bacikiem, Bacik do Waldmana i ten zdobywa swój 13 punkt. Tylko 5 punktów przewagi Anvilu, no 4 punkty łatwo, szybko stracone z tej 9-punktowej przewagi. Schneps do Krzticza, Krzticz ładnym zwodem zgubił Juszkina, no wód do Griszczuka, Griszczuk zgubił teraz Żoberta, Griszczuk za 2 faulowany i punkty! I punkty, 2 punkty zaliczone Igorowi Griszczukowi, ta piłka skakała na obręczy, wpadła do kosza, jeszcze rzut wolny Igora Griszczuka. A 5 faul Mariusza Bacika, chciał zdjąć Mariusza Bacika Kiriczis wcześniej, po tym 4 przewinieniu ten postanowił pozostać na boisku i szybko złapał 5 przewinienie. To duże osłabienie dla Kopu, bo Bacik zdobył co prawda tylko 9 punktów, ale w grze obrony, w kontrowaniu akcji w ataku był bardzo przydatny. Miejsce Bacika Małecki, Griszczuk rzut wolny, szybko wyszedł Żobert i będzie powtórzony rzut wolny właśnie dlatego, że wyszedł Żobert, wszedł Żobert w pole 3 sekund jeszcze przed rzutem Igora. Griszczuk za drugim razem celnie. 12 punkt Igora. 61-53 dla Anvilu. Równe 6 minut do końca meczu. Waldman, Gryja, dobry pick and roll, ale przecięty świetnie przez Mutawdzicza. Mutawdzicz bardzo dobrze spisuje się w obronie w dzisiejszym meczu. On świetnie zastawia Gryje i wysokich koszykarzy Hopu pod własną tablicą. Schneps, krosowe takie podanie do Krzticza, błąd kroku. Jednak nie było kroków, przekroczył linię boczną. Zmiana w drużynie Hopu, Suski za Alana Waldmana, rozpoczyna Hop. 8 punktów przewagi Anvilu. 61-53, 5 minut 35 sekund do końca meczu. Bardzo ciekawe widowisko we Włocławku, wyrównane. I strata teraz Anvilu, Gryja, sam zły na siebie Krzysztof Gryja. Pokrzykuje, próbuje się zmobilizować i bardziej skupić, żeby uchronić siebie i swój zespół przed takimi błędami. No ale tutaj presja włocławskiej publiczności. No i dobra gra Anvilu w obronie, to inna sprawa. Doprowadza do tego, że Hop popełnia takie błędy. Żobert znów przećwiczony w obronie przez Griszczuka. Świetnie teraz z pierwszej piłki prawica do Krzticza. Nie trafia Krzticz, dobija z powietrza. Szkoleniowa akcja Anvilu, proszę Państwa. Gubieni koszykarze Hopu gdzieś tam po drodze. Krzticz zawiesił w powietrzu dwóch zawodników. Wszedł tam na kosz, nie trafił, ale już wtedy wolny Mutawdzicz łatwo dobił. A teraz punkty Żoberta. 10 punkt Żoberta. Jeszcze rzut wolny będzie faulowany przy tej akcji Antoine Żobert, a faulował go Edgard Schnepp. To pierwsze przewinienie jego w dzisiejszym spotkaniu. 63-55, Żobert nie trafia rzutu wolnego. Zbiera Krzticz. Juszan spokojnie, 4 minuty 46 sekund, no faulowany albo, no ale podcinany był przez Dryję Roman Prawica, piłka dla Anvilu. Jednak nie było faulu, bo zostaje 12 sekund na skończenie akcji Anvilu, czyli faulu tam sędziowie nie oddali. Będzie kontynuował tę akcję Anvilu. Krzticz do Mutawdzicza, zasłona Mutawdzicza dla Krzticza i Schneps, Griszczu. 7 sekund na skończenie akcji, Schneps do Krzticza, Krzticz ładnym zwodem zgubił koszykarzy Hopu, wywalczył jeszcze piłkę i rzut sędziowski. Do piłki będą skakać Żobert,
Pitcher. Zmiana w stopie, Juszkin schodzi z boiska, w jego miejsce Alan Waldman. No, chyba Żobert przeskoczy Spisza, bo jednak przewaga wzrostu po stronie Żoberta 194 cm dla Antoana Żoberta, 186 dla Libira Krzysticza. Chociaż Krzysticz bardzo skoczny i wiadomo, że zawsze w każdym meczu właściwie tam zawsze kilka zbiórek Wladimira Krzysticza. Jest już dobra skoczność w tobie. Zobaczymy. Jednak Żobert. Żobert i piłka dla Andilu, wybija piłkę Żobert za linię boczną. Poza tym za szybko wyskoczył do tej piłki. Nowe 24 sekundy w związku z tym dla Andilu. Waldman i Krzysticz, prawica za 3 punkty. Niecelnie zbiera Suski. Wysoko wyskoczył Tomasz Suski. Kontra Hopu. Waldman za 3. Nie ma i zbiera teraz Grisz. 8 punktów, cały czas przewagi zespołu włocławskiego, 63 do 55, 4 równe minuty do końca dzisiejszego spotkania. Przypomnijmy może, że w półfinale gra się do 3 zwycięstw. Pierwszy mecz w Włocławku, jutro drugi, teraz Griszczuk za 3 punkty i celnie. 15 punkt Igora Griszczuka, czwarty celny rzut za 3 punkty. 66 do 55, najwyższa przewaga, już w tym meczu 11 punktów. Dzisiaj drugi koszykarze obu drużyn rozegrają. Jutro teraz faul prawicy na Adrianie Małeckim. Drugi rozegrają jutro, a później kolejne mecze rozgrywane będą w Pruszkowie. Miejmy nadzieję, że ta rywalizacja właśnie skończy się w Pruszkowie i to na korzyść Anwilu, że Anwil wygra dzisiaj. No i być może nawet ten pierwszy dobrze przygotować się do meczów finałowych. No, chyba najprawdopodobniej Septeron Śląskiem Wrocław. Chociaż zobaczymy, jak będzie. Małecki, czwarty punkt, teraz piąty z rzutów wolnych. Wszystko od dzisiaj Małecki, wszystkie punkty, które zdobył są z rzutów wolnych. A przypomnijmy, że miał tych sytuacji dogodnych pod samego kosza dzisiaj, no co najmniej 3 lub 4 nie wykorzystał żadnej. Stitch za 3 niecelnie zbiera Marcelicz w ataku. I będzie długa kolejna akcja Anwilu. 3 minuty 13 sekund do końca meczu. Stitch szuka teraz Marcelicza. Wychodzi na pozycję Griszczuk. Griszczuk za 2 i niecelnie. Zbiera Suski. Żobert. O, nie zauważył Żobert Małeckiego. Zdecydował się samemu kończyć tę akcję. I to chyba błąd, bo Małecki był przez chwilę na dogodnej pozycji. No pewnie skończył ten koszykarz poprzednią akcję punktami. 66 do 57 prowadzi Anwil. 2 minuty 40 sekund do końca meczu. Marcelicz za 3 punkty niecelnie zbiera Żobert. Troszeczkę nonszalancko teraz grają koszykarze Anwilu i mogą w ten sposób łatwo stracić, no, ważne dla siebie punkty. Ten mecz jeszcze nie jest wygrany, proszę Państwa, bo przewaga Anwilu wynosi tylko 9 punktów, 66 do 57. Mówię tylko, ponieważ do końca meczu jeszcze 2,5 minuty, dokładnie 2 minuty 31 sekund, a 9 punktów. Wolnych i on ma dość jednak pewną rękę w dzisiejszym spotkaniu. Teraz także celnie 15 punktów Tomasza Suskiego, a przewaga Anwilu już wynosi tylko 7 punktów, 66-59. Trzeba zacząć jeszcze zdobywać punkty w tym meczu, bo dużo czasu do końca tego spotkania jeszcze pozostało w Griszczu. Dobra obrona teraz strefowa Hopu, Waldman, Marcelicz teraz za 3 punkty, Waldman dla przeciwko Krzysztofa Pał, Marcelicza na Krzysztofie Dry i będą kolejne rzuty wolne. Kolejne rzuty wolne Hopu, ale wcześniej o czas poprosił trener Anwilu Stefan Todt. Dobra gra zespołu włocławskiego, szczególnie w tej drugiej połowie. Trzecia, czwarta, kwarta dobrze rozgrywane przez zespół włocławski. Przypomnijmy, 35 do 35 po pierwszych 20 minutach gry, a później po trzeciej kwarcie 9-punktowe prowadzenie Anwilu. Teraz Anwil prowadzi 7 punktami w tej czwartej kwarcie do końca meczu, 2 minuty 7 sekund
i Stefan Todt właśnie postanowił jeszcze na te ostatnie 2 minuty zmobilizować swoich podopiecznych, doradzić im kilka dobrych rozwiązań na parkiecie, jak rozbić dobrą obronę opu w tych ostatnich kilkudziesięciu sekundach meczu. Wracają na boisko koszykarze obu drużyn. Za chwilę na linii rzutów wolnych stanie Krzysztof Dryja, który był przed przerwą faulowany przez Zawora Marcelicza. No Dryja różnie wykonuje rzuty wolne, tak na co dzień. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Widzimy w sali pierwszy rzut celny Krzysztofa Dryi. To jest 8 punkt Dryi. Pierwsze 7 punktów Dryja zdobył w pierwszej kwarcie. W pierwszej kwarcie zdobył ani jednego punktu, ale właściwie takie wrażenie można było odnieść, drugi rzut celny. Takie wrażenie, że Dryja, przebywając nawet na parkiecie, no po tych kilku nieudanych akcjach w dobrej obronie Mukawicza, jakby bał się piłek ze strony swoich kolegów, nie szukał piłki, można powiedzieć, że nie szukał piłki, bo nie wychodził na tak dogodne pozycje, żeby zdobywać punkty. Gryszczyk w ostatniej sekundzie za 3 i celny! Proszę Państwa, co można powiedzieć? Dzisiaj jest Igor niezastąpiony. 5 celny rzut za 3 punkty na 6 oddanych Igora. Teraz Małecki nawet nie dorzucił do kosza. Chyba po meczu 9 punktów, 69 do 60 prowadzi Anwil. 1,5 minuty do końca meczu i można powiedzieć, że owacja nadstojąca w hali ośrodka sportu i rekreacji we Wrocławku. Wszyscy stoją w tej chwili, wszyscy kibice we Wrocławku stoją. Gryszczyk po raz kolejny za 3! 21 punktów Igora. 6 celny rzut za 3 Igora. Ależ fantastyczna skuteczność Gryszczuka. 6 celnych na 7 oddanych. To jest niesamowite to, co dzisiaj Gryszczuk gra. Żobert teraz nieskutecznie zbiera Mutanczyk. I ostatnia minuta. Waldman 72 do 60 prowadzi Anwil. Stitch pokazuje, żeby Mutanczyk wyszedł na zadowolę dla niego. Świetna akcja teraz. Prawica za 3. Niecelnie zbiera Marcelicz, nie zebrał. Próbował dobić z powietrza Zawor Marcelicz, ale świetnie Gryszczyk odebrał do Marcelicza, teraz do prawicy, przepraszam, a teraz prawica odzyskuje piłkę dla swojego zespołu. 19 sekund na skończenie akcji, 26 do końca meczu, 72 do 60 dla Anwilu. No, długo będą grać koszykarze. Anwilu jeszcze 9 sekund na skończenie tej akcji. Podanie do Mutawdzicza. Mutawdzicz jeszcze raz do Krzysztycza. Krzysztycz za 3. Niecelnie zbiera Żobert i będzie pewnie jeszcze chciał zdobyć punkty Żoberta, ale świetnie mu wybił piłkę Roman Prawica i teraz bawi się już Krzysztycz. Koniec meczu. Pierwszy mecz 72 do 60 dla Anwilu. Pierwszy mecz półfinałowy pomiędzy Anwilem a Kopem w Lasy Pruszyński Pruszków. To ile punktów zdobył? Dla Kopu Słówki 15, Żomer 10, 2 razy za 3, Dryja 8, Małecki 5, wszystko wolnych 9, Macika 13, Wolkmana 3 razy za 3 punkty. Banwiru 3, Tomaszewski 7, Marcel 3 razy za 3, 4, Sznep 12, Krzysztof 2 trójki, Jankowski 8, Gryszczuk 21 punktów, 6 celnych rzutów za 3 punkty na 7 oddanych, 6 punktów prawicy, 2 razy za 3 punkty, 11 Mutawdzicza. Dziękuję Państwu za uwagę.